Cześć, tu Bogusz Pękalski, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moimi gośćmi są Karol, Antoni i Jakub z Parlor Development, więc ten odcinek jest wyjątkowy z dwóch powodów. Pierwsza rzecz to ilość gości. Pierwszy raz w podcaście jest więcej niż jeden gość, więc jesteśmy we czterech, ja i trzech młodych wyjadaczy Web3. A druga wyjątkowa rzecz to oczywiście wiek moich gości, czyli około 18 lat. Słuchajcie, 18-latkowie odwiedzili podcast. 18-latkowie, którzy programują, którzy budują biznes, którzy siedzą w niszy, która jest mi obecnie bardzo, bardzo bliska, czyli Web3, blockchain, krypto. I dzięki temu, że weszli właśnie w tą niszę, udało im się w bardzo szybki sposób, w krótkim czasie osiągnąć już znakomite wyniki. Więc rozmawiamy o ich drodze od początku, o nauce programowania, o wejściu w świat Web3, w świat blockchainu, o tym, jak zdecydowali się założyć firmę, jak wyglądały ich pierwsze projekty, bo to nie jest ich pierwszy biznes, jak to wszystko się udało, jak się dogadali, jak się podzielili odpowiedzialnością, udziałami i jak to wygląda dzisiaj. No i poruszamy również tematy związane właśnie jeszcze ze światem Web3 od strony technologicznej, od strony zastosowań w biznesie i od strony przyszłości tego, co nadejdzie. Więc to już za chwilę w podcaście, natomiast ważne ogłoszenie, jeżeli słuchacie tego w okolicach września 2022, to słuchajcie, 6 września o godzinie 20 na publicznej grupie Board Founders Club, czyli mojej najnowszej inicjatywy, największej inicjatywy, którą zbudowałem i którą będę budował przez kolejne lata, więc będzie nabór do drugiej, w drugiej fazie, w fazie VIP. Będzie nabór do Board Founders Clubu. Pierwsza faza, przypominam, czyli Board Founders, NFT zostało właśnie odebrane przez osoby, które zostały członkami, założycielami klubu w kwietniu, dołączyły w kwietniu 2022. Natomiast teraz we wrześniu, 6 września o 20 rozpoczynamy fazę VIP, drugą fazę projektu i będzie można dołączyć do Board Founders Club, do BFC i otrzymać później VIP NFT, czyli NFT z drugiej kolekcji, również taką kartę jak Founders NFT, natomiast kartę srebrną, nie złotą, ale to będzie już druga i ostatnia opcja wejścia w formie takiego członka, założyciela lub VIP, więc 6-9, publiczna grupa Board Founders Club na Facebooku, zapraszam serdecznie, tam będzie wiele, wiele ogłoszeń, dowiecie się wszystkiego, naprawdę warto tam być, nawet jeżeli już jesteście w BFC jako founding members, link do grupy możecie wpisać Board Founders Club na Facebooku lub po prostu kliknąć gdzieś pod tym filmem czy pod tym podcastem, zależnie od tego, jak słuchacie, i znajdziecie się tam również i wy. Bardzo, bardzo polecam i zachęcam do wpadnięcia na ten live, bo będzie bardzo dużo ważnych ogłoszeń i okazji, które się zdarzają raz na wiele lat. Więc 6-9, łatwa do zapamiętania data, mam nadzieję. A jeżeli słuchasz tego po tej dacie, również sprawdź, co tam się dzieje. Może coś ciekawego również robimy. Więc to tyle, nie przedłużając już, zapraszam do rozmowy z chłopakami z Parlor Development. I dzień dobry. Witam serdecznie. Słuchajcie, pierwszy odcinek podcastu, w którym jest więcej niż jeden gość. Musiał ten moment nadejść. Więc przede mną Karol, Antoni, Jakub. Więc panowie, po kolei, powiedzcie, kim jesteście i czym się zajmujecie. Może zacznijmy od Karola. Okej, jasne. Jesteśmy generalnie zarządem, founderami i osobami, które tworzą firmę Parlor Development. Jest to firma blockchainowa. Zaczynaliśmy jako software house, teraz już ten profil działalności trochę się zmienia i idziemy w zupełnie innych kierunkach. Ja jestem CEO, Kuba Machnicki jest COO i Antoni jest CTO. Czyli chłopaki, opowiedzcie, co wy robicie w firmie. Może zacznijmy od Kuby.
No to ja w naszej tutaj działalności skromnej odpowiadam za wszelkiego rodzaju procesy, ogarnianie. Oczywiście również programuję, tak jak chłopaki, bo nasz background jest programistyczny jednak. Niemniej, jeżeli chodzi o takie sprawy stricte biznesowe, to odpowiadam za procesy przede wszystkim. Tak, to Kuba robi generalnie tak, że wszystko się dzieje. Czyli ja mogę sobie coś wymyślić, że potrzebujemy prawnika, fotografa, czegokolwiek. Że trzeba i Kuba kogoś robi pozwać wtedy, na że to się przykład. stanie. Tak, dokładnie, dokładnie tak jest. A czym ty się zajmujesz, Antoni? A ja się zajmuję głównie programowaniem, tym, żeby wszystko działało i generalnie najwięcej w tej chwili wszystkich wyzywam. Dlatego, że co chwila oglądam to, co oni piszą, robię code review i kończę się na tym, że każdego wyzywam, że robi źle. I potem robią dobrze. No to mamy trochę o was, ale powiedzcie. O właśnie, powiedzcie, ile macie lat, bo wyglądacie młodo, może po prostu tak to wygląda. Wiesz, teraz AI już tak rozwinięte, że wszystko można zrobić. Wiesz co, dobrze, że pytasz, że nagrywamy to dzisiaj, 16 sierpnia, bo już możemy powiedzieć, że wszyscy mamy 18 lat. Jakbyś zapytał nas tydzień temu, to Antoni miałby jeszcze 17, więc no w tym momencie już wszyscy jesteśmy pełnoletni, ale tak nie było jeszcze niedawno. Nieźle, nieźle. No to jesteście bardzo młodzi, faktycznie. A powiedzcie w ogóle, jak wasza przygoda z programowaniem jako takim, już potem wejdziemy konkretnie w tematy właśnie Web3, krypto i tak dalej. Natomiast jak zaczęliście programować, bo ja też jestem jakby z backgroundu programistą zawodowym od tam lat, nie wiem, jak miałem 8 lat czy 9 lat, jakieś pierwsze programy pisałem, więc też wcześniej zaczynałem, też w waszym wieku mocno, mocno programowałem, natomiast nie robiłem biznesu w żaden sposób jeszcze wtedy. Jak wy zaczęliście temat programowania? Wszyscy Myślę, programujecie? Antoni tutaj ma... Tak, Owszem. Wszyscy programujemy, ale Antoni ma tutaj najciekawszą historię i chyba największy experience, więc może on powinien się wypowiedzieć. O tym koszu, opowiedz o koszu, bo to jest, uważam, świetna anegdota. Ja właściwie mogę zacząć od tego, że najpierw miałem, nie pamiętam nawet ile lat, ale mieliśmy jeden rodzinny komputer, na którym najpierw był chyba Windows 2000, a potem ktoś go zaktualizował do XP. I miałem takiego jednego wujka, który jest informatykiem, do tej pory zajmuje się, właściwie nie wiem do tej pory, nie wiem jeszcze czym, ale pokazał mi, że jak zrobię skrót do folderu, to mogę potem zmienić ikonkę tego skrótu. I to był pierwszy moment wow, że mogę coś zrobić za pomocą komputera innego niż oglądanie wiadomości. Potem miałem komunię, dostałem swój pierwszy własny laptop i babcia mi zawsze kupowała Komputer Świat. I tam to jest takie czasopismo, w którym są recenzje programów i płytki z wersjami demo, jakichś przeróżnych programów do organizowania zdjęć, jakieś takie... To było straszne badziewie. I jakoś po roku to zrozumiałem i się strasznie wkurzyłem, bo instalowałem tam te wszystkie rzeczy z tych komputer światów i ten komputer działał bardzo wolno. Do tego stopnia, że wujek dalej przyjeżdżał i już parę razy tego Windowsa tam reinstalowaliśmy, bo się z niego przestawało dać korzystać bardzo szybko. I gdzieś po roku stwierdziłem, że to wszystko mnie wkurza, to jest bez sensu i zainstalowałem Linuxa. I jakoś od tej pory, no a to trzeba było coś zrobić i odpalić terminal, a to ktoś powiedział, że napisz tutaj program, a to coś Myślę, z tym że skryptem. Droga od Linuxa do programowania jest całkiem krótka. Tak. I tak, to były moje pierwsze linie kodu. Jak z wami, panowie? Tak, my właściwie pokrótce. Podobnie. Ja miałem tak, że też miałem komputer bardzo wcześnie i zresztą też dostałem go na komunie, więc na początku wiadomo, jak każdy 10-letni dzieciak zacząłem grać w gry, ale później stwierdziłem, że w sumie może coś ciekawszego da się zrobić z tym komputerem i spróbowałem na przykład stworzyć stronę internetową, jakieś takie pierwsze podejścia, później dowiedziałem się, co to jest na przykład język programowania i że tam można coś zrobić i on będzie coś tam robił, więc jakoś tak bardzo naturalnie mi to przyszło, że przez to, że bardzo dużo czasu spędzałem przy komputerze, po prostu zacząłem programować. Może Kuba jeszcze powinien się wypowiedzieć na temat swojej historii. Chociaż okay. On chyba, jeśli chodzi o programowanie, ma najmniej doświadczenia z nas to, latami. To prawda. Latami tak. Niemniej ja mam latami taką... tak, ale skillem nie.
Spoko, nie. Myślę, że tutaj z Antoniemu to, wiesz, nie da sam do pięt, ale ja mam taką historię z programowaniem, taka relacja on and off. Mianowicie, programowanie to jest profesja rodzinna u mnie i zarówno mój brat, jak i mój tata są programistami z zawodu, więc zawsze coś tam mi pokazywali. I wiesz, jak chłopaki tam w wieku 12 czy tam 10 lat, Mirosław Zelen, C++, tak, podstawy, no to taka klasyka gatunku. Niemniej też zacząłem wiedzieć od jakiegoś frontendu, ale tak na poważnie, powiedzmy więcej niż godzinkę dziennie programować, tak jak zaczęliśmy my pracować razem jako parallel development tak naprawdę. Okej, okay, a to ciekawe, bo w sumie tak myślałem, że się więcej zmieniło, bo jednak jestem dwa razy od was starszy, chociaż w mojej głowie dalej jestem młody. Dla was pewnie jestem jakimś starym dziadkiem już. Nie no, żartuję, ale w sumie podobnie ja też zaczynałem, więc tak dużo się nie zmieniło od tamtego czasu. No natomiast słuchajcie, skąd w ogóle zainteresowanie tym światem blockchainowym, krypto, Web3, czy jakkolwiek byśmy go nie nazwali dzisiaj? Wiesz co, to przyszło z czasem, bo przed naszym pierwszym krypto startupem były jeszcze inne poprzednie próby, które, no jak możesz się domyślić, nie wyszły. I generalnie chodziło o to, że stwierdziliśmy, że jeśli nie masz znajomości, nie masz tam sieci kontaktów do VC, nie znajdziesz ludzi, którzy dadzą ci finansowanie na wzrost swojej aplikacji, to nie jesteś w stanie wystartować. Tak myśleliśmy w tamtym momencie. Teraz może się trochę zmieniła nasza perspektywa, ale stwierdziliśmy, że jest coś takiego, co trochę przypomina początki internetu, w sensie, że mamy blockchain, tam niektórzy umieją coś zaprogramować, inni tylko tam jakoś się bawią, korzystają z tego, więc w sumie dlaczego nie nauczymy się zaprogramować akurat czegoś używając tego blockchainu i nie wystartować tam, gdzie wydawało nam się, że będzie trochę łatwiej wystartować. I właściwie nadal uważam, że tak jest, bo jednak ta konkurencja jest mniejsza, niewiele osób potrafi nadal programować w tej sferze blockchainowej, więc myślę, że to tak przyszło generalnie jako poszukiwanie alternatywy przede wszystkim. Czy jakby się od programowania zaczęło, a nie od tego, że krypto rośnie i że można zarobić na tym? Czy to się połączyło jakoś? To znaczy, wiesz co, krypto kiedy rośnie jest bardzo medialne i na pewno łatwo usłyszeć, że krypto rośnie, można na tym zarobić i tak dalej, więc to pewnie miało też jakiś wpływ, że po prostu dowiedzieliśmy się podczas którejś tam hossy, że krypto urosło, ludzie zarobili, to może nauczymy się coś z tym robić. To na pewno miało jakiś wpływ. A jak zaczęliście w ogóle mówisz o programowaniu blockchainu, czyli w sumie mówimy o smart kontraktach. Jak zaczęliście, od czego zaczęliście? Zakładam, że to pewnie było Ethereum, tak, i Solidity. Mhm. Jak zaczęliście się uczyć? Jakieś kursy? Jak to wyglądało? Może Kuba odpowie na to pytanie, bo on generalnie opanował procesy uczenia się z internetu, myślę, do mistrzostwa. Okay, więc jak to było, Kuba? Generalnie my mamy wszyscy w trójkę tak naprawdę taki proces, tak się uczymy, że po prostu czytamy dokumentację. Jeżeli to jest dobry projekt, taki jak Ethereum, no to ta dokumentacja pozwala ci zrozumieć, co się tam dzieje i po prostu wiesz, jakby ciężko jest zrobić coś kompletnie nowego, więc prawdopodobnie ktoś już wcześniej miał taki problem jak ty. I za każdym razem, kiedy się uczysz rozwiązywać problem, to już go później nie napotkasz. I tak jakby twoja baza wiedzy się poszerza z każdym kolejnym projektem i coraz mniej ci zajmuje. Już jesteś wyuczony, jak rozwiązać dany problem, więc tak naprawdę chodzi o uczymy się przez doświadczenie oraz przez dokumentację projektu. No nie będziemy tutaj, wiesz, jakiś. Aczkolwiek ja nigdy w życiu nie kupiłem chyba kursu płatnego, tak szczerze powiem. Ja też, bo generalnie bardzo dużo wiedzy o programowaniu jest w internecie za darmo, bo jakoś tak się kształtowała ta kultura, mam wrażenie, że tą wiedzę można odebrać za darmo z różnych stronek, bo ktoś miał jakiś problem i ktoś inny pomógł go rozwiązać, ktoś tam jeszcze wytłumaczył, jak się coś robi. I to tak, wydaje mi się, bardzo naturalnie w tym IT działa, że ludzie się uczą nawzajem i jakby nie próbują tej wiedzy sprzedawać za bardzo. I też pojawiają się też oczywiście jakieś kursy, bootcampy, no ale wiadomo, jakie programiści niektórzy mają zdania o bootcampach. Chyba tak. Coś o tym no wie. wiecie, to wiadomo, wszystkiego się da nauczyć z internetu. Później z wiekiem przychodzi taki moment, że masz coraz mniej czasu, a coraz więcej pieniędzy. I czasami jest faktycznie wygodniej kupić kurs, który ktoś nawet zebrał tą wiedzę z internetu i kurde, dał ci w formie po prostu jednego, w jednym miejscu to wszystko.
I potem po prostu przeliczasz czas na pieniądze, czy ci się opłaca szukać. Wiesz, też, całkowicie się zgadzam. No. Bo na przykład mój tata się nauczył programować z książek, fizycznych książek, co tam jest w ogóle totalną abstrakcją. Niemniej tak, wiesz, rozumiem, że mój tata, kiedy się uczył programować, to miał 40 lat, więc tak by zakładam, że wiesz, że są osoby, do których kursy lepiej trafią niż takie googlowanie. Tak, no ja też się uczyłem programowania z książek. Tak to się faktycznie zaczynało. No to były początki jak takiego komercyjnego internetu i nie było za bardzo różnych, ale wtedy też nie było komercyjnych kursów specjalnie. Jeden z moich znajomych, taki też wyjadacz powiedzmy tej branży edukacyjnej w świecie jakby technologii, no on wspominał, Grzesiek Ruch, który zresztą był tutaj gościem, on wspominał, że on zaczynał od wysyłania po prostu płyt z kursem Flasha przez Allegro, tak? No bo nie było streamingu, wszystko było, się trochę inaczej robiło. Okej, dobra. A powiedzcie, jakie były wasze pierwsze projekty, w ogóle takie, które budowaliście? Okej, już się nauczyliście trochę tego blockchainowego programowania. Jakie takie projekty na początku budowaliście? Czy nie musiały być komercyjne? Wiesz co, no z takich poważniejszych rzeczy, bo oczywiście, że trzeba kiedyś napisać ten pierwszy program w każdym języku Hello World czy cokolwiek innego, ale z takich rzeczy, które faktycznie miały sens, no to ten blockchainowy startup. To nazywało się Color i była to platforma social media, bardzo mocno powiązana z blockchainem, czyli na przykład każdy post mógł zostać zmintowany jako NFT, zamiast lajków mieliśmy tipowanie różnymi tokenami. No i to wszystko finalnie uruchomiliśmy na Binance Smart Chain, dlatego że to był ten czas, kiedy Ethereum było blisko all time high, więc to było około $4000, jeśli sobie zobaczymy wtedy, jak bardzo sieć była używana i jak duże były gas fisy, to 3-17-latków w tamtym momencie nie było w stanie wrzucić smart kontraktu na mainnet, więc odpaliliśmy to na Binance, bo było znacznie, znacznie taniej. No tak, no i co się stało z tym? Brzmi dobrze. Nie wiem, czy kojarzycie też te inne projekty. Ja korzystałem z BitClouda wtedy, czyli teraz to się nazywa DESO, tak? Decentralized Social. To jest bardzo ciekawa historia, bo my nasz projekt też na początku chcieliśmy nazwać DESO. Brainstormowaliśmy nazwy i no, mieliśmy tam listę 10, stwierdziliśmy, że to jest najlepsza. Już zaczęliśmy się zastanawiać nad nazwami domen i w pewnym momencie Kuba pisze do nas: ej chłopaki, DESO istnieje i nazywa się DESO. No dokładnie, dokładnie. I co, to jakby podjęliście wtedy decyzję, że kończycie projekt? Nie, zorientowaliśmy się, to było bardzo wcześnie, zorientowaliśmy się, że DESO to jest coś zupełnie innego, to był osobny blockchain. Więc trochę zmodyfikowaliśmy założenia, tak żeby się od nich odpowiednio odróżnić, zmieniliśmy nazwę i szliśmy dalej. Tak, tak. Tylko później problem był finalnie taki, że nie wiedzieliśmy za dużo o marketingu. Też kryptowaluty trochę spadły i zainteresowanie DApp'ami spadło znacznie w tamtym momencie. No i jakby dodaliśmy 2 do 2, bo może już przejdziemy do powstania samego Parlor, bo wiele osób, które poznawaliśmy na jakichś eventach networkingowych, czy po prostu jakoś przez przypadek w internecie, od razu chciało, żebyśmy programowali dla nich. To znaczy, fajnie, macie taki projekt, jakiś tam aplikacja na blockchainie, spoko, nie chcę w to zainwestować, ale w sumie chodźcie do mnie pracować. No a my nie za bardzo chcieliśmy u kogokolwiek pracować, więc stwierdziliśmy, że w sumie możemy odpalić firmę, która będzie takie usługi oferowała po prostu. Może tak będzie łatwiej. Tak, tutaj właśnie walka firm usługowych z produktowymi. Produkty nie są proste, bo są i kosztowne do zbudowania i nie są proste, szczególnie na tym początku, żeby to monetyzować. Coś o tym wiem. Usługi faktycznie są prostsze, żeby to sprzedać i można sprzedać po prostu za dużo więcej pieniędzy na początku. Wiadomo, że się nie skalują, koniec końców, ale to jest na pewno fajny start. No dobra, to jak ten Parlor? Parlor, dobrze mówię? Dobrze? Parlor, po prostu. Parlor, okej. Okay. Googlowałem, że to jest taki salon, powiedzmy, takie miejsce spotkań. Wiesz co, to jest nazwa jeszcze, która została sprzed 2 albo 3 startupów.
kiedy chcieliśmy stworzyć Crypto Wallet, co ciekawe. I to był też taki jeden projekt, który próbowaliśmy stworzyć. Finalnie nic z tego nie wyszło, bo jakby to wszystko nas przerosło, szczególnie dostarczenie fizycznego produktu, który musi mieć tam customową płytkę PCB, trzeba złożyć wszystkie elementy, zamówić i tak dalej. I znacznie mniej wiedzieliśmy wtedy o startupowaniu. Myśleliśmy, że dobrą propozycją wartości jest to, że zamiast za 100 czy 200 dolarów dostarczymy taki produkt za 20, ale to nie było wystarczające, żeby wygrać cokolwiek i nasze założenia po prostu były błędne. No ale myślę, że to jest część tej drogi po prostu. Czyli chcieliście zrobić taki hardware wallet, takiego polskiego tak, Ledgera, tak? Tak, coś jak Ledger albo Trezor, dokładnie. Fajnie, no w ogóle mało z takich projektów, no a Ledger to teraz jest naprawdę na potężnym topie. Mm. Naprawdę się bardzo szybko się rozwija i praktycznie każdy bardziej jakby świadomy użytkownik internetu nowej ery posiada już Cold Wallet i to jest bardzo często właśnie Ledger. Też słuchałem wywiadu z founderem ostatnio Ledgera i naprawdę robi wrażenie. Bardzo fajną rzecz zadał ten founder właśnie temu prowadzącemu. Czy niech zgadnie, ile krypto zostało kiedykolwiek zhakowanych albo wykradzionych Ledgerowi jako firmie? No i okazuje się, że zero, tak? Że po prostu są na tyle dobrzy. Wszyscy w internecie ich próbują zhakować na całym świecie, tak? Ich produkty, natomiast to się nie udaje, więc ciekawy pomysł. No ale szkoda trochę, że to się zderzyło z taką odmową. Może polski crypto wallet był ciekawy. Wiesz co, myślę, że obecnie mielibyśmy znacznie większe szanse, bo też mamy trochę kontaktów, które mogłyby to finansować i tak dalej i generalnie byłoby znacznie łatwiej. Wtedy to nie był dobry czas po prostu na coś takiego, wydaje mi się. No tak. I jak się w ogóle zgadaliście, żeby założyć tą agencję? Bo znaliście się po prostu z projektów, tak, poprzednich? Tak, tak. Robiliśmy razem projekty wcześniej, no i stwierdziliśmy, że w ogóle pierwsza myśl była taka, że będziemy zarabiać na tym, na nasze inne projekty, żeby wydawać na marketing i tak dalej, ale później to zaczęło nam się tak fajnie skalować jeszcze przy blockchainie, że zaczęliśmy to robić znacznie częściej, no i finalnie doszło do tego, że porzuciliśmy tamte projekty, które nie za bardzo wykazywały jakikolwiek potencjał, bo nawet nie chodzi o gotówkę, no bo wiadomo, że przy platformie social media to nie to jest metryka, która wskazuje wzrost, ale jeśli chodzi o nowych użytkowników, czy to jak długo ludzie zostawali na naszej platformie, generalnie te statystyki nie zachwycały i stwierdziliśmy, że to idzie znacznie lepiej, więc skupimy się na tym. Jasne. Okej, okay, czyli powstał pomysł firmy. Jakie były wasze kolejne kroki? Co zrobiliście na początku? Nazwę wymyśliliście, tak? Mieliście domenę? Znaczy, wiesz co, ja przy tym poczułem moc robienia takiego testowania swoich firm bez jakiegoś bardzo dużego wysiłku, bo tak naprawdę zaczęliśmy nie od założenia spółki czy czegokolwiek, bo można to robić na umowach o dzieło, na działalności nierejestrowej i tak dalej. Masz dużo alternatyw. Ale zaczęliśmy od zrobienia strony, co zajęło jakieś tam 5 godzin, bo to był szybki landing page, gdzie do portfolio wrzuciliśmy poprzednie startupy, które napisaliśmy, te aplikacje i tak dalej, żeby cokolwiek było. No i szukamy klientów. Zaczynają się jakby te wszystkie procesy kształtować, czyli na początku to były przede wszystkim portale dla freelancerów, że ogłaszamy się, że jesteśmy takim software house'em, który robi coś tam. I na początku w ogóle też nie do końca mieliśmy to zacięcie blockchainowe, bo myśleliśmy, że będziemy bardzo się ograniczać przy tym, jak będziemy mówić, że jesteśmy typowo blockchainowi. Z czasem okazało się, że to tak naprawdę bardzo dużo uwolniło nas od takiej, powiedzmy, zwykłej pracy software house'u, dlatego że klienci mają inne podejście i to są zupełnie inni ludzie i mają inne wymagania w sferze blockchain. A w jakim w ogóle stacku technologicznym działaliście poza blockchainem wcześniej? Klasyczny, myślę, że jakby to, czego używa każdy, czyli TypeScript plus React plus do CSS-a Tailwind najczęściej. No i do backendu, no to Antoni pisał w Golangu na start, teraz pisze w Raście, z tego co wiem. Okej, czyli niskopoziomowe, powiedzmy, rzeczy, nie Node.
Okej, okay, czyli zaczęliście się odróżniać jako taka firma, która się specjalizuje w blockchainie. Jaka była, co wy proponowaliście klientom, że co dla ciebie zrobimy jako firma blockchainowa? Generalnie zaczynaliśmy jako taka firma, która oferuje po prostu blockchain development plus resztę, bo to jest zazwyczaj rozwiązanie, którego klient potrzebuje, że sam blockchain development to za mało, no bo jakby skompletowanie powiedzmy frontendu plus backendu, offchain plus smart kontraktów plus jakiejś tam powiedzmy szaty graficznej, to jest ciężko duże wyzwanie, często duże wyzwanie dla klienta, no i bardzo często wygląda to tak, że po prostu przychodzi i mówi: zróbcie mi to potrzebuję mniej więcej, to mogę sobie u siebie in-house załatwić, więc wam to dostarczę i dokończcie. Więc zazwyczaj to jest po prostu jakby, wiesz, design, który robimy in-house albo mamy takie zaufane studio, któremu to zlecamy, plus reszta, czyli front-end, back-end, off-chain i same smart kontrakty. I specjalizujecie się w Ethereum, czy to są różne blockchainy? Generalnie zdradzę ci sekret, może wiele osób tego nie wie, ale prawie każdy, znaczy znaczna większość blockchainów jest kompatybilna z EVM-em. EVM to jest maszyna wirtualna Ethereum i generalnie nie trzeba o tym dużo wiedzieć, ale jeśli piszemy kontrakt na Ethereum, to jest też on kompatybilny z Binance Smart Chain, z wszystkimi Layer 2, z Cardano, Solaną i tak dalej. No tak, czyli w zasadzie można jedną technologią opędzić większość takich tier 1 blockchainów. Tak, dokładnie. Okej, dobra. A powiedz, czyli mamy, wiemy już, zaczęliście szukać klientów, wiemy jak wyglądały te same początki, a jak podzieliliście obowiązki? Bo wy jesteście we trzech, nie ma nikogo więcej, sam współpracujecie. Teraz już jest. A, jest. Tak, zatrudniliśmy jednego współpracownika i jeszcze w sierpniu zatrudnimy kolejnego, wydaje mi się, bo jesteśmy, mamy tyle momentum, że po prostu potrzebujemy tych ludzi i już zaczyna czasami brakować mocy przerobowych, jeśli jest dużo na talerzu. Tak, programistów, ale też będziemy potrzebowali takiej osoby, która, nie wiem jak nazwać w ogóle to stanowisko, ale coś pomiędzy sprzedawcą a przedstawicielem handlowym. Chcemy kogoś, kto jest taki kreatywny i bardzo chętny do działania, żeby po prostu razem z nami te wszystkie procesy sprzedaży projektował, robił prospecting i tak dalej. Okej. No i jak pozyskaliście swojego pierwszego klienta? To na pewno interesujące pytanie dla wielu początkujących osób. Chyba najwięcej Kuba rozmawiał z pierwszym klientem, więc może on powinien się o tym wypowiedzieć. Przez pierwszego klienta rozumiemy pierwszego klienta blockchainowego, czy pierwszego, jakiego robiliśmy w trójkę? Może blockchainowego, no nie wiem, to już jak uważacie, co będzie ciekawsze. Nie, no to wiesz, przede wszystkim chodzi o spotkania networkingowe, gdzie ludzie w momencie, kiedy... Bo wiesz, bo też projekty blockchainowe często operują na wysokim poziomie abstrakcji, jeżeli chodzi tak jakby o to, czym ten projekt jest. Więc w momencie, kiedy... A wbrew pozorom bardzo dużo ludzi siedzi w krypto, nawet takich, wiesz, niekoniecznie technicznych, bo po prostu jest w tym kasa. No tak. I chodzi o to, że jak już sobie gadamy o czymś, to te osoby często mają jakieś pomysły, no i tak przez spotkanie networkingowe Klubu Przedsiębiorczości głównie, poznaliśmy osoby, które chciały wdrożyć blockchain w część swojej firmy i im po prostu w tym pomogliśmy i do dzisiaj z nimi współpracujemy przy różnego rodzaju projektach. Okej, czyli spotkania networkingowe i od słowa do tak, słowa... Tak się zaczęło, tak. Mhm. Tak się zaczęło. No i wiadomo... Mam wrażenie, że w B2B często tak działa, to też, że po prostu ludzie znają ludzi, więc polecają. Jeśli ktoś zrobił fajną robotę u nich jako deweloper, no to po prostu polecają go dalej. I tak też nadal bardzo często zdobywamy nowych klientów. No tak, to tak faktycznie działa. A jak podzieliliście obowiązki w firmie i kwestie udziałowe, jeżeli możecie powiedzieć? Jasne, no wiesz co, to jest informacja publiczna generalnie, ale ja wyznaję taką zasadę i o niej pisał, wydaje mi się, Jim Collins, wydaje mi się, że miał na imię Jim, w książce Good to Great. To jest taka Jim książka... Jim Collins, tak. Tak, zgadza tak. się. Którą powinien, myślę, przeczytać każdy founder startupu, bo ona jest bardzo
fajna i otwiera perspektywy. I tam jest opisana taka zasada, żeby najpierw wziąć odpowiednich ludzi, a później zdecydować, co konkretnie robimy. No i właściwie tak zrobiliśmy, bo my znaliśmy się z klasy, po prostu w liceum. Najpierw poznałem się z Antonim od tej strony, powiedzmy, takiej projektowej, że robiliśmy coś razem, więc zaczęliśmy rozmawiać z Antonim, że w sumie możemy zrobić to, to, to i tamto. I jakby poczuliśmy bardzo szybko, że czegoś brakuje. W sensie nasza dwójka to nie jest wystarczająco dużo osób albo, nie wiem, osoby z wystarczającym skillsetem, żeby coś dostarczyć. I później, tak trochę przez przypadek, Kuba włączył się do projektu. Właśnie to był ten blockchainowy startup, który tworzyliśmy. No i generalnie włączył się do projektu i zobaczyliśmy, że to nagle zaczyna grać. Na początku programował znacznie więcej, później okazało się, że on lepiej radzi sobie z tej strony organizacyjnej, właśnie jako COO. Dlatego po prostu został trochę przesadzony, jego obowiązki się zmieniły. No i tak naturalnie, myślę, to wyszło. Antoni jest oczywiście bardzo techniczny, dlatego on ogarnia wszystkie rzeczy od tej strony, a ja zajmuję się, myślę, aktualnie głównie strategią i takimi rzeczami big picture oraz kontaktami z klientami. A jak to udziałowo wygląda? Jak publiczna informacja, ale już nie będę sprawdzał. Po prostu się podzieliliście na trzech? Nie, Kuba dołączył trochę później, tak, dwa startupy później, dlatego ja i Antoni mamy 42,5%, Kuba ma 15 aktualnie, ale to już przy rozliczaniu się na kolejne projekty się zmienia, bo przy najnowszych rzeczach już to jest dzielone na trzech i tak dalej, więc no bo tam powstają różne nowe byty prawne pod kolejne rzeczy, dlatego raczej się to zrównuje, taka jest tendencja. Jasne, a jeżeli, nie wiem, czy dobrze spojrzałem, ale wydawało mi się, że macie to zarejestrowane jako spółkę w Stanach, LLC. Czy dobrze? Nie, generalnie musieliśmy przetłumaczyć jakoś, bo przede wszystkim klienci, których obsługujemy, są z Ameryki i w to celujemy. I generalnie chodzi o to, że jeśli ktoś widzi spółkę z o, to nie ma pojęcia, co to jest, jeśli jest obywatelem Stanów Zjednoczonych albo jest z tych rejonów. Więc generalnie napisaliśmy LSI, dlatego że po prostu no to jest spółka z o, w prawie anglosaskim, albo byt, który jest najbliżej spółki z o. W nazwie po prostu. Tak, żeby ludzie wiedzieli mniej więcej, o co chodzi, bo SPZO niewiele mówi komukolwiek. Tak. No, ciekawe. Nie, wpisałem po prostu w Google i wyskoczyło mi Parlor Development LLC. My wydajemy w KRS-ie, spokojnie. Tak, tak, jesteśmy w KRS-ie, chociaż nie wiadomo, za niedługo może przeniesiemy spółkę z Polski w jakieś inne rejony, zobaczymy, co czas przyniesie, bo rozmawiamy z ludźmi, którzy proponują nam takie rzeczy właśnie i mówią, że to jest lepsze podatkowo i lepsze dla firmy kryptowalutowej, bo w Polsce bardzo różnie to bywa, szczególnie z kontami bankowymi, które nie pozwalają na przykład wypłacić pieniędzy, czy cokolwiek innego, więc no na pewno o tym pomyślimy. Tak. No niestety tak to wygląda. Słyszałem, że Holandia ma całkiem przystępne prawo pod takie tego typu projekty, już takie bardziej międzynarodowe. Wiesz co, u nas bardzo wiele klientów, którzy powiedzmy są Polakami, jednak mamy spółki tam na Estonii, więc to jest jakaś taka, wiesz, z tego co się wydaje przynajmniej, taka opcja korzystna. Znaczy konsultowałem akurat bardzo niedawno i podobno Estonia się pokroszyła znacznie aktualnie, ale jakby to już do prawników specjalizujących się w temacie pytanie. Okej, dobra, słuchajcie, czyli chciałem zadać pytanie, czy planujecie zatrudniać ludzi, no ale jak już mówicie, że już zatrudniacie ludzi, więc zakładam, że tak. Gdzieś widzicie w swojej przyszłości, że to będzie taka firma, nie wiem, 20-osobowa, 30, 50, 100-osobowa? Wiesz co, jak najbardziej, to jest coś, do czego dążymy, ponieważ jesteśmy w takim momencie, gdzie uważam, że musimy bardzo uważać na to, żeby nie pozostać w tym komforcie, bo my naprawdę w tym momencie jesteśmy w komfortowej sytuacji. To znaczy, wiesz, jakby firma zarabia, zlecenia przychodzą, klienci są, wszystko się kręci i tak dalej. I to jest bardzo duży komfort i to jest coś, czego wielu przedsiębiorców po prostu nie jest w stanie tak szybko poznać jak my. Tylko musimy uważać na to, żeby w tym nie pozostać i skalować się dalej i mieć coraz większe ambicje, bo w momencie, w którym przestajemy starać się bardziej i osiągać kolejne rzeczy, mam wrażenie, że firma zaczyna spowalniać i umierać. A planujecie iść na studia? Bo jesteście w takim okresie między liceum a studiami, tak? Zakładam.
Wiesz co, prawdopodobnie pójdziemy, bo i tak firmę prowadzimy w pełni zdalnie i wszystkich ludzi, którzy zatrudniamy, pracują po prostu sobie z domu czy skąd tam chcą, bo nie potrzebujemy, uważam, biura, żeby być efektywni i dostarczać. Natomiast myślę, że tak, że generalnie tak. Wiem, że będziemy aplikować wszyscy na zagraniczne uczelnie. Chyba Antoniemu marzy się MIT, ja też będę na pewno próbował na Harvard i na Stanford. Nie wiadomo, czy to się uda, natomiast spróbować można, więc przygotowujemy się pod to. Kuba, ty będziesz chyba studiował, planujesz studiować w Londynie, tak? Tak. Właśnie to jest ciekawostka, bo kiedyś właśnie, na przykład to jest coś, co uważam, że jest świetne. Jedna z najlepszych rzeczy, które wyniknęły z tego całego naszego tutaj działalności całej. Mianowicie, rzecz ze studiami, bo ja bardzo lubię Wielką Brytanię jako kraj, jako kulturę i tak by wiesz, jest masę możliwości. Londyn jest jakby centrum finansowym Europy, nawet w sumie świata zachodniego, więc jakby jest tam masę możliwości i to też jest i dlatego chcemy za granicę studiować, między innymi. Tylko że też studia na wyspach są mega drogie, jak popatrzysz sobie na opłaty. I właśnie tak by ta firma, ta działalność nam daje taki komfort, że wiemy, że jesteśmy sobie w stanie tak by na to pozwolić, gdzie powiedzmy, wiesz, parę lat temu, kiedy jakieś takie plany się nam budowały w głowach, to było no, praktycznie nieosiągalne z poziomu, tak by, wiesz, zarobków naszych rodziców, czy nawet jakbyśmy my pracowali, powiedzmy, na etat gdzieś, powiedzmy. Ale tak, ja, w moim przypadku ja bym chciał pozostać w Europie. No to powiem wam, że ciekawie, bo spodziewałem się odpowiedzi, nie, będziemy budować biznes, ciśniemy tam olać studia, tutaj widzę ogromne plany międzynarodowe. Ale wiesz dlaczego? Bo to się wbrew pozorom dobrze zgrywa, bo jakby na studiach poznajesz masę ludzi. My się poznaliśmy też poprzez edukację tak naprawdę, więc zawsze znajdziesz albo kogoś, kto może ci pomóc, albo może ci współpracować, albo nie wiem, syna kogoś, wiesz, tak, z którym możesz pracować, więc to też jest, to nie jest tak, wiesz, to nie jest taka alternatywa, że albo to, albo to. To jest, myślę, obok siebie bardzo może iść. Tak, no też pamiętajmy, że studia zawsze można rzucić generalnie. I mam nadzieję, że nie słucha tego moja mama, ale generalnie zobaczymy, jak to będzie. Jeśli studia będą na tyle przeszkadzały nam w prowadzeniu firmy i będziemy faktycznie musieli odmawiać niektórych rzeczy przez to, że jesteśmy na uczelni, to myślę, że będziemy wtedy mogli reagować na to. Okej, okay, mega, mega. No będę obserwował, jak tam się wasze losy podtoczyły, może vlogi zaczniecie nagrywać, to myślę, że to może być ciekawe dla różnych młodych osób przedsiębiorczych. A powiedzcie, jak wyglądają takie przykładowe projekty wasze? Co tam się dzieje, jeżeli możecie jakiś takiego case'a krótkiego przedstawić? Okay, co to są za produkty? Taki krótki case to jest po prostu jakaś kolekcja NFT, czyli ktoś przychodzi z pomysłem, mówi, że tutaj mam taki pomysł na kolekcję NFT, mam grafiki na przykład, dostarczcie mi smart contract plus stronę do dystrybucji plus jakieś tam parę rzeczy po drodze. No i to po prostu robimy, że wchodzimy faktycznie w jakąś tam umowę, piszemy smart contract, piszemy stronę i to jest takie szybkie zlecenie, które bardzo często zdarza nam się realizować. Są też bardziej ambitne projekty, takie jak na przykład, już mówiłem w jednym podcaście o tym, że jest Aderlo NFT, gdzie tworzymy aplikację mobilną do mintowania NFT. Ona jest znacznie bardziej skomplikowana i ma przy okazji też możliwość zakupu tokenu, takie rzeczy. Więc te projekty generalnie bardzo często, co ciekawe, oscylują wokół NFT, ale to wydaje mi się, że jest spowodowane tym, że niedawno mieliśmy ten taki craze, jeśli chodzi o te tokeny, że ludzie bardzo, bardzo chętnie je kupowali i mimo tego, że krypto spadało, to NFT miały się nie najgorzej. No tak, to jest na pewno rzecz, przez które bardzo dużo osób weszło w ogóle w ten świat i dowiedziało się, że coś takiego w ogóle istnieje, tak? Czy te śmieszne obrazki z małpami, że tak się kolokwialnie wyrażę. Okej, okay, to może przejdźmy na chwilę do NFT. Powiedzcie, jak można zastosować NFT w biznesie i w różnego rodzaju projektach? Jakie mamy tutaj różne use case'y?
Okej, myślę, że Kuba jest tutaj fanem takich właśnie fajnych zastosowań NFT, gdzie faktycznie to ma sens, więc spróbuj, Kuba, opowiedzieć o tym projekcie, który jeszcze nie który nie został przez nas wdrożony, ale też możemy go ujawnić. Okej, generalnie. Zakładam, że chodzi o bilety, tak? Czy o tym mowa? Tak, mogą być bilety. Okej, dobra, bo podstawowa sytuacja, jakby podstawowa rzecz. Ja uważam, że NFT w stylu małpy tudzież obrazka są generalnie bezużyteczne i liczy się utility. Więc tak jakby jak sobie, tak jakby, czym jest NFT w esencji? To jest dowód cyfrowy dowód własności. Dowód własności cyfrowego przedmiotu. Więc jak szukaliśmy use case'ów takich naprawdę sprawdzonych, to na przykład czymś, co działa za granicą, jest w takiej wczesnej fazie, a tego kompletnie nie ma w Polsce, są bilety na eventy w postaci NFT. Mianowicie wyobraź sobie, że masz jakiś mecz, nie wiem, tenisa, gdzie wiesz, gdzie bilety na te wszystkie wielkie szlemy to są po tysiące dolarów i tak dalej. I bardzo często się wyprzedają. I teraz tak, po pierwsze masz skalperów, czyli ludzi, którzy wykupują 100 biletów i odsprzedają za większą kwotę i traci dystrybutor, bo ma tą tylko bazową kwotę, a nie dostaje tego, wiesz, tej marży, którą ten skalper daje. A z drugiej strony masz userów, którzy przez to, że jest skalper, który wykupił 100 biletów, muszą odkupywać od innych. I teraz tak, są statystyki mówiące o tym, że 20% biletów... Gdzie się kupuje bilety z drugiej ręki? Na grupach na Facebooku zwykle. I 20% z tych transakcji to są oszustwa po prostu. Ludzie albo przesyłają bilety, które są fałszywe, albo w ogóle ucinają kontakt. I teraz smart kontrakty, które działają, są trustless, rozwiązują ten problem. Oba problemy tak naprawdę, bo po pierwsze, jak wiemy w NFT, oryginalny jakby dystrybutor otrzymuje zawsze część tego katu, czyli może sobie ustawić to 15% marży i go nie obchodzi to, czy ktoś spekuluje ceną biletów, nawet jest to na korzyść, jeżeli idzie do góry. A po drugie, końcowy user jest pewien autentyczności tego biletu. I co ciekawe, firma, która coś takiego zaimplementowała w Holandii, jest największą firmą biletową w Holandii w tym momencie, tak jakby ich domestic. I sprzedali w taki sposób 600 tysięcy biletów. Co tak jakby, wow, 600 tysięcy NFT sprzedali, to jest uważam bardzo imponujące. I uważam, że tak jakby generalnie use case'y blockchainu nie powinny polegać na całkowitej rewolucji, o ile na, wiesz, ulepszeniu takim inkrementalnym o 10% 10 rzeczy. I wtedy już, wiesz, masz super, coś zmieniłeś fajnego, zamiast jakieś niesamowite teorie, wiesz, tworzyć o tym, że rozwiązywanie problemów, których nie ma. Natomiast tutaj uważam, że to jest problem, który... No, uważam, że to rozwiązanie z przyszłością. Jeszcze jakiś case? No na pewno sprzedaż biletów i ogólnie handel na drugim rynku, no to jest, znaczy na rynku z drugiej ręki, czy tam z kolejnej, jest jednym z takich dużych case'ów, w których można wykorzystać NFT. Również na przykład sprzedaż, handel podręcznikami do nauki, tak? To jest kursami. Też... U Ciebie w podcaście był Mirek Burnejko, prawda? Tak jest. No właśnie, my jesteśmy wielkimi fanami Milka, bo właśnie on pokazuje, że tak jakby, wiesz, NFT to nie są śmieszne obrazki, tylko masz realne utility, jakieś, wiesz, kluby ekskluzywne, zresztą jesteśmy posiadaczami takowego NFT, kluby, wiesz, kursy, to tak jakby to są te realne use case'y, które dostarczają realnej wartości użytkownikowi, przez co no, ten biznes jakoś, wiesz, działa i nie jest jakąś dziwną piramidą, tudzież Ponzi schemem. No. Swoją drogą nawet z Mirkiem mamy wspólny podcast, który aktualnie nieaktywny, natomiast jak sobie zgooglujecie biznes dziś, czy wejdziecie na YouTube'a, to sobie możecie posłuchać. Ja również bardzo chętnie. Ja również mam, założyłem niedawno Board Founders Club, czyli również klub NFT Gated dla społeczności founderskiej i ogólnie Web3 i budujemy taki globalny klub, który powiedzmy ma być takim odpowiednikiem tych Bored Ape Yacht Clubu, tylko z prawdziwym utility i dla branży techowej, startupowej i fanów Web3. Także zapraszam, już mamy NFT, jest normalnie na OpenSea. Jak znacie projekty Mirka, to na pewno dużo osób też jest u mnie w BFC.
Ale to taka dygresja. Dla słuchaczy. Tak. Dla słuchaczy. Słuchacze to pewnie wiedzą, nawet jak się włączy poprzednie odcinki, to tutaj akurat dzisiaj nagrywamy zdalnie, natomiast bardzo często tutaj za mną budujemy takie małe studio i tutaj sobie nagrywamy na żywo. Można sobie zerknąć poprzednie odcinki, nawet jesteśmy w koszulkach BFC. Okej, ale kontynuując, jak ktoś dzisiaj ma jakiś biznes i chce wdrożyć NFT do swojego biznesu, czy faktycznie musi szukać bardzo jakichś konkretnych use case'ów, czy do każdego biznesu się ta technologia przyda i jak to w ogóle, od czego ktoś taki mógłby zacząć? I czy w ogóle to ma sens na dzisiaj w Polsce? Wiesz co, generalnie taką najprostszą formą wprowadzenia biznesu w swój, wprowadzania blockchainu w swój biznes, to jest tokenizacja, czyli możemy się skonsultować z prawnikiem i z jakąś firmą blockchainową i wypuścić swój token, który będzie trochę działał jak akcja. I da się to zrobić w Polsce, na prawie polskim, trzeba trochę pokombinować, poznać dobrych prawników i tak dalej, żeby to wszystko było ok pod względem prawnym, ale da się tak zrobić. Więc to jest taka najprostsza forma tokenizacji, którą może zastosować praktycznie każdy, tak jakby zresztą miał debiut giełdowy. To, czy to odniesie jakiś sukces, no to ponownie jest inna kwestia, bo w przeciwieństwie do debiutu giełdowego stokenizować może się każda firma i bardzo często warunki rynkowe są takie, że jest po prostu przesyt tego, że bardzo dużo firm się nagle tokenizuje, które nie miały prawie nic wspólnego z kryptowalutami, no i te ICO, czy te sprzedaże tokenów bardzo, bardzo średnio wychodzą. Natomiast jeśli ktoś ma jakiś inny pomysł na tokenizację i chciałby go konsultować, to mógłby przyjść do nas, bo to jest właśnie lekkie poszerzenie naszej działalności, ponieważ świadczymy usługi konsultingu do projektów krypto, czyli rozmawiamy o biznesie klienta i myślimy, czy ten blockchain może faktycznie się tam przydać, czy po prostu nie. Więc generalnie myślę, że to jest coś, co wiele osób potrzebuje i bardzo często wiele osób zgłasza się na takie konsultacje, nawet po prostu z networku potrzebuje pomocy, niekoniecznie wiedząc, że my coś takiego robimy. Więc bardzo, bardzo zależy to od biznesu i no, ciężko jest odpowiedzieć inaczej na to pytanie. No tak, a w ogóle poruszyliście taką kwestię, że NFT powinno nieść za sobą jakieś utility, natomiast tak naprawdę geneza całego NFT, początki, tak, CryptoPunk i tak dalej, jednak wychodziła od tego, że to jest jakaś forma sztuki, forma cyfryzacji kolekcjonerstwa, tak? Ci goście, którzy wypuścili CryptoPunks, oni, było dwóch deweloperów, którzy po prostu lubili grać w Magic the Gathering i szukali rozwiązania, jak to zrobić. Okazało się, że tokeny TRC-721 się nadają do tego całkiem dobrze. Więc jest taki, ja widzę takie dwa obozy, nie? Że mamy to utility, ok, to jest jakaś tam karta członkowska do czegoś, a obok jednak mamy tych ludzi, którzy mówią, nie, no to jest jakaś tam forma sztuki, te kolekcje PFP, tak, profile pictures, obrazki, małpy i różne inne dziwne rzeczy. No i różne transakcje, tak, za wiele, wiele milionów dolarów, gdzie faktycznie operujemy na rynku sztuki. Czy wy jesteście zwolennikami tutaj jednak utility, ale to się ciężko dziwić, na ogół tak właśnie inżynierowie, osoby techniczne tak to postrzegają, ja również. Ale macie coś do dodania, jakieś myśli swoje odnośnie całego tego rynku NFT i do czego to można użyć i tak naprawdę tej walki między artystami a jakimiś twórcami, którzy budują jakiś content za NFT. Wiesz co, ja myślę, że to nie musi być walka i generalnie bardzo łatwo jest zrozumieć to, że NFT może być wykorzystywane do sztuki, bo masz jednak token, który jednocześnie prowadzi do linku, gdzie jest jakiś obrazek, tak? I to jest fajne, że mamy to powiązanie ze sztuką już na poziomie kodu, ale myślę, że czar pryska trochę w momencie, kiedy zrozumiemy, że to nie są żadne prawa autorskie i to nie jest jakby prawnie za bardzo nic, tylko ktoś mógł sobie napisać, że
ten, kto ma ten token, może używać go jako zdjęcie profilowe na Twitterze czy cokolwiek innego. Więc myślę, że tak długo jak nie mamy faktycznych regulacji prawnych i jakiegoś takiego globalnego konsensusu na temat praw, które oferują NFT, no to po prostu nie możemy tego traktować równoznacznie z nabywaniem jakichkolwiek praw do na przykład sztuki. No tak, tutaj też sporo przełomów robi jeden z moich poprzednich gości, czyli Bartek Bilicki i jego właśnie startup Smartverum, który się właśnie zajmuje fine artem, sztuką i połączeniem tego z NFT, i tam oni mocno działają nad tym, żeby to faktycznie było nabywanie praw autorskich w różnym stopniu. I podobno im to dobrze idzie, także bądźmy dobrej myśli. No ale tak jak każda innowacja, tak, to musimy trochę poczekać. Na początku to jest dzikie terytorium, ogólnie to jest dzikie tereny, cała kwestia krypto. A powiedzcie, a kim są wasi klienci? Są osoby takie indywidualne, czy jakieś większe firmy? Czy myśleliście też o współpracy z jakimiś korporacjami? Bo to kiedyś była moda, że każda korporacja musi mieć coś na blockchainie, bo to głupio będzie wyglądało, jak nie będzie miała, nie? Wiesz co, często jest tak, że przychodzi firma i mówi: zróbcie na blockchain mi coś. Ale co chcecie na blockchain? Nie wiem, no zróbcie coś na blockchain, że aplikację najlepiej jakąś, o. I bardzo często do tego się to sprowadza przy dużych firmach. Ale jednak często celujemy w te raczej średnie przedsiębiorstwa, gdzie ludzie faktycznie mają jakiś pomysł na ten blockchain. I startupy, bo jeśli ktoś ma jakiś super pomysł i potrzebuje development teamu, to zdarza się tak, że przychodzi do nas, rozmawiamy o jego startupie, wie, że musi zrobić to, to i to, tylko potrzebuje deweloperów teraz, później coś tam. Ma jakiś konkretny plan, to wchodzimy w to często za udziały w ogóle, że po prostu będziemy budować razem z nim tą firmę, bo widzimy, że ma potencjał i ma wszystkie cechy, które mogą go uczynić osobą, której się uda. Fajnie. A jeszcze tutaj chciałem też zaczepić chłopaków, Kuba, Antoni. Szczególnie chciałem Antoniego zapytać odnośnie, jak widzi w ogóle przyszłość tej technologii, bo jakby rozumiem, że jesteś najbardziej taką osobą tutaj technologicznie wciągniętą w ten świat. Jak widzisz przyszłość blockchainu i czy faktycznie idziemy w stronę takiej totalnej rewolucji, jaką było powstanie internetu? Jak to widzisz ze swojej strony? Wydaje mi się, że to będzie trochę tak jak z AI. To znaczy, nie wiem, kilka lat temu, 5, 10, wszyscy w świecie IT, albo przynajmniej wszyscy w takim środowisku, które mnie otaczało, mówili, że wow, sztuczna inteligencja zmieni świat. Niektórzy się bali Skynetu, niektórzy się ekscytowali, że pisze posty na Twitterze. I każdy o tym mówił, każdy się ekscytował, każdy twierdził, że to w ogóle będzie następna wielka rzecz, zmieni cały świat i już nigdy nasze życie nie będzie takie same. I potem to trochę zniknęło. I już ja na przykład od mojego dziadka już o AI w ogóle nie słyszę. I już dawno nie słyszałem o tym, że za chwilę Skynet nas wszystkich pozabija. A to było bardzo częsta opinia. No i pomimo tego, że to jakby trochę zniknęło, no to to AI ciągle funkcjonuje. Każda wielka firma używa AI praktycznie do wszystkiego. Do wybierania, jakie posty się wyświetlają w feedzie, do sprawdzania, czy serwery w chmurze dobrze działają, czy nie, do monitorowania, czy ta płatność kartą kredytową to jest scam, czy nie jest scam, i tak dalej. I widzę taką samą przyszłość dla blockchainu, że trochę, wydaje mi się, że te wszystkie debaty o tym, czy to jest dobre dla środowiska, czy nie, czy to jest faktyczna, czy ja jestem właścicielem tego obrazka, czy nie, że te debaty wygasną, po prostu przestaną mieć znaczenie. I po prostu wszystkie większe blockchainy staną się proof of stake i środowisko już przestanie być problemem. Stworzymy nowe rozwiązania, jeżeli chodzi o na przykład własność praw autorskich i tak dalej, i to przestanie być problemem. I nagle to już nie będzie tak ekscytujące, tylko to będzie zwykła technologia, której każdy używa, no bo po prostu się to bardziej opłaca. No i przyjdzie korporacja i pomyśli sobie, że mam teraz tych 5 wyborów do zarządzania moim łańcuchem dostaw, no i wybieram ten jeden, który jest blockchainowy. I to nie będzie już wielka heca, tylko to będzie normalny produkt, którego każdy używa.
I wydaje mi się, że taka jest przyszłość nie tylko blockchainu, ale też każdej kolejnej technologii, która będzie nowatorska. Czyli po prostu z czasem wymyślimy zastosowanie, wymyślimy produkty, wymyślimy projekty, z których każdy będzie mógł korzystać, nie trzeba będzie dostosowywać specjalnie dla każdego klienta. No myślę, że po tej wypowiedzi maksymaliści Bitcoina, którzy usłyszeli, że przejdą teraz na Proof of Stake. Nawet nie zaczynają tych ludzi, jak to jest straszne. Tak, myślę, że tam o maksymalistach Bitcoina byśmy mogli porozmawiać, ale byłaby to dość wulgarna rozmowa, myślę, bo to mamy opinie takie, no... Jakie macie opinie ogólnie o rynku krypto, o Bitcoinie, Ethereum, różnych altcoinach, czy macie w ogóle, czy kupujecie krypto, czy jakie macie przemyślenia? Wiesz co, my jesteśmy mocno biased, dlatego że komitowaliśmy trochę do Ethereum, zarówno tam jakieś EIP, jak i do strony trochę rzeczy, więc jesteśmy trochę powiązani z tym community. No i może nie jesteśmy w stanie obiektywnie spojrzeć na projekty takie jak Cardano czy Solana, bo wiesz co, to są projekty, które fajnie wprowadzają proof of stake i zrobiły to szybciej niż Ethereum. Tylko że warto zauważyć to, że wprowadzenie proof of stake w takiej formie, jak zrobiła to Solana czy Cardano, wiąże się z pewną ceną. I tą ceną jest decentralizacja. Dlatego że na przykład z tego co wiem 20 parę procent nodów na Solanie jest kontrolowane przez jedną firmę. Blockchain Solany był w ciągu ostatnich kilku miesięcy pauzowany i to nie są generalnie zdrowe rzeczy dla zdecentralizowanej sieci i to są takie rzeczy, przez które zaczynasz myśleć, czy to faktycznie ma jakiś sens, bo skoro ktoś może zapauzować ten blockchain, to równie dobrze mogę te pieniądze wziąć do banku po prostu, bo bank też ktoś może zapauzować. I jakby Ethereum wydaje mi się, i myślę, że chłopaki mają podobną opinię, że jest po prostu najbardziej rozsądnym blockchainem, który w swoim korze ma decentralizację i dookoła niej buduje pozostałe rzeczy. A Bitcoin, no to jak Bitcoin, że tak powiem. Niewiele się zmienia, okej, okay, jest Lightning Network, fajnie i co? Bo to był super blockchain na rok 2009, 10, 12, ale później ludzie zaczęli trochę posuwać tą technologię do przodu i mam wrażenie, to jest subiektywna opinia, mogę nie mieć racji, ale wydaje mi się, że Bitcoin został trochę w tyle. Czy Witalik jest waszym guru? Nie wiem, czy guru, ale na pewno uważam, że Witalik jest bardzo inteligentnym człowiekiem i tak, to, co mądry on facet. Wyrabia z niektórymi rzeczami, można poczytać jego bloga, bardzo, bardzo inteligentne i poszerzające horyzonty wpisy. Szczególnie o tym, jak zapakować plecak taki mały na wycieczkę. Wiesz co, to jest wpis, który akurat czytałem, bo ten temat mnie interesuje, bo nie wiem, czy po studiach, albo jeśli nie pójdę na studia, to już za rok tak naprawdę nie będę nomadował przez chwilę, czyli sobie nie pojeżdżę właśnie z 40-litrowym plecakiem przez świat, bo myślę, że to jest fajna rzecz na spędzenie młodości. Polecam. Ja byłem 3 miesiące w takim tripie z plecakiem właśnie po Azji. Okay. A teraz mój współpracownik właśnie jest w tym momencie nagrywania właśnie półtora miesiąca w Azji, także polecam. Mogę podesłać wam potem linka do bloga, bo całą podróż opisaliśmy też. O, to super, to bardzo chętnie to przeczytam, bo bardzo mnie takie rzeczy jarają teraz. Ale pomijając plecaki, to Witalik pisze bardzo ciekawie i myślę, że w najbardziej zrozumiały dla człowieka sposób, w jaki się da o bardzo skomplikowanych rzeczach, takie jak na przykład ZK snarki i tak dalej, różne dowody kryptograficzne, których normalnie no, prawie nie da się nauczyć generalnie poza uniwersytetem, gdzie no jednak, żeby mieć przedmiot taki, jakim jest kryptografia na takim nowoczesnym i zaawansowanym poziomie, no to trzeba pójść na dobry uniwersytet i dobry kierunek, a to nie jest coś, co jest dostępne dla każdego. No to jak już wchodzimy tak głębiej w temat, to powiedzcie mi, jakie są wasze przemyślenia odnośnie właśnie przejścia na Proof of Stake? Czy to się faktycznie wydarzy we wrześniu? Co to zmieni? Jak to wpłynie w ogóle na sieć? I zakładam, że macie jakieś swoje przemyślenia na ten temat. Generalnie myślę, że warto pamiętać o tym, że to całe Ethereum 2.0 to nie jest tylko przejście na Proof of Stake.
i warto pamiętać o tym, że samo przejście na Proof of Stake nie wyleczy Ethereum z każdej bolączki, jaką aktualnie ma, dlatego że no Ethereum ma wiele problemów, przede wszystkim skalowalność, impact, który ma na środowisku i na przykład szybkość transakcji i tak dalej. I o ile faktycznie problem środowiskowy zostanie praktycznie rozwiązany, no bo to szacowane jest, że o 99,5% zmaleje użycie prądu przy trzymaniu sieci Ethereum przy życiu, no to faktycznie to minimalizuje problem. Natomiast transakcje wcale niekoniecznie będą znacznie tańsze ani znacznie szybsze. To są rzeczy, które będą przychodziły z czasem, takie jak na przykład rollupy, czyli i sharding. I to są tematy, które raczej będziemy obserwować, myślę, w perspektywie kilku lat, a nie najbliższych miesięcy. Natomiast data wrześniowa, myślę, że to jest możliwe, bo jednak sieci testowe zmerdżowały bez problemów. Tak naprawdę kod jest gotowy już od pół roku albo od roku i cały czas jest testowany na różne sposoby, więc myślę, że może się to finalnie wydarzyć. A co myślicie o Layer 2 i czy macie jakichś faworytów swoich, jeżeli chodzi o warstwę drugą? I czy to nie rozwiązuje faktycznie problemu skalowania, czy faktycznie Ethereum musi być dużo szybsze, żeby z tego korzystać, jeżeli mamy faktycznie Layer 2 i już nawet Layer 3? Jak myślicie, macie jakieś typy tutaj swoje? Ulubione L2? Może Antoni ma jakieś ulubione Layer 2? Ja używam głównie Polygona, dlatego że po prostu jest najpopularniejszy, każdy go w Polsce zna, każdy go chce używać. Każdy go w Polsce zna, to powiem ci, to jest mocne stwierdzenie. Ale każdy, kto chce na Layer 2, chce na poligonie. Tak to może ujmę. Aha, okej. I jeżeli sobie zobaczymy problem z Layer 2, one są wszystkie bardzo podobne do siebie. Oczywiście działają zupełnie inaczej, ale z perspektywy użytkownika i Optimizm, i Arbitrum, i te wszystkie 10 innych, które działają bardzo podobnie. I tak naprawdę już na pewnym poziomie, czy ja zapłacę 1 cent za transakcję, czy pół centa, czy złamanego grosza, no to aż tak dużego znaczenia nie ma, jeżeli moje transakcje faktycznie mają znaczenie, jeżeli mówię o dużych projektach, o tysiącach dolarów i tak dalej. Ale podstawowy problem z Layer 2 i to, dlaczego Ethereum powinno się próbować wyskalować, to jest to, że trudno między nimi przenosić kasę. Bo na przykład z większości Layer 2 opartych na Optimistic Rollupach muszę czekać ileś tam tygodni, żeby łaskawie uwolnili moje środki i przenieśli je na Ethereum. Jeżeli chcę z diapa, który jest na jednym rollupie, przenieść się na drugiego, na diapa, który jest na drugim rollupie, to muszę przejść przez Ethereum, zapłacić fisy za Ethereum, zapłacić fisy w jednym, zapłacić fisy w drugim, jeszcze myśleć o tym, że ja przechodzę przez jakieś trzy dziwne sieci. No i do tego bezpieczeństwo, wiadomo, pozostaje pod znakiem zapytania. Jeżeli idziemy na skróty w niektórych sieciach. No więc Layer 2 rozwiązują dużo problemów, ale idealnie by było, jakby ich nie było potrzeba w ogóle, jakby nie istniały. Dlatego, że no nie są w stanie zapewnić takiego poziomu decentralizacji, takiego poziomu transparentności, takiego poziomu komfortu użytkownika, który byłby. Bo wiedziałbyś, że to jest trochę naklejanie plastra na złamanie otwarte? Tak, trochę tak. No i problem z takim rozwiązaniem jest taki, że kość się zrośnie krzywo i potem trzeba będzie znowu łamać. Czyli to nie jest złote rozwiązanie, złoty strzał? Zdecydowanie nie. Jesteś layer one maksymalist. Zobaczymy, może się znajdzie jakiś layer tu, który mi się spodoba, stanie się wystarczająco popularny. No ale wtedy nie widzę dlaczego. Skoro byłby tak dobry, to nie widzę, dlaczego tych samych rozwiązań nie można by zaimplementować bezpośrednio w Layer 1. No tak. Okej. Weszliśmy bardzo, bardzo już, wydaje mi się, dla części widzów i słuchaczy. Już nikt nie słucha, teraz możemy już wszystko powiedzieć. już nikt nie słucha, chociaż słuchajcie, myślałem, że ja długie nagrywam podcasty, natomiast słucham teraz podcastu, który trwa 5,5 godziny, jeden odcinek. Słuchaj, jest taki film. To jest gigantyczna dygresja, ale ma 700 godzin
i opisuję drogę jakiegoś produktu. Nie pamiętam jakiego. Od fabryki do sklepu. W czasie rzeczywistym. No. Także jak ci się będzie nudziło, to... Jak mi się będzie nudziło, jak było w audio, to by było łatwiej, nie? Bo tak wideo to... Tak, to mogę, wiesz, z biura idę na piechotę do domu i potem do biura to mogę posłuchać sobie. Ale bardzo ciekawy podcast. Bardzo ciekawy podcast akurat u Lexa Friedmana z Johnem Carmackiem, czyli wiecie, Wolfenstein 3D, Quake, Doom, a ostatnio CTO w Oculusie, w Mecie. Ja też w ogóle nie pozdrawiam, polecam Lexa Friedmana. Pamiętam, że kiedyś słuchałem podcastu, Jezus, nie pamiętam jak się ten facet nazywa, ale jest taki fizyk, który zdobył w ogóle Nagrodę Nobla i rozmawiali w ogóle na temat tego, czym jest świadomość i albo na takie tematy w stylu, czy matematyka istnieje w rzeczywistości, czy jest jedynie takim eksperymentem myślowym. Pamiętam, że to był, wiesz, taki moment, gdzie stwierdziłem, że Lex Friedman to jest, wiesz, jeden z najlepszych podcastów, jakie... Tak, on co trzeci odcinek ma taki akurat, więc to nie jest wyjątek, natomiast tak, jest bardzo, bardzo mocny, szczególnie dla takich osób technologiczno-filozoficznych. Tak bym to określił. Także polecam. Słuchajcie, już tak idąc w kierunku końca powoli, jakie macie rady dla początkujących przedsiębiorców? No bo już tak naprawdę jesteście przedsiębiorcami, jesteście młodzi, ale już na pewno przeszliście swoje. Jakie rady byście dali swoim kolegom, czy to młodszym, czy starszym, bo wiele osób zaczyna, wiecie, dużo, dużo później tą przygodę biznesową. Jakie macie takie rady, swoje spostrzeżenia? To ja mam jedną radę. Każdy z nas ma jakieś, na pewno, po kolei, to każdy z nas ma jakieś. To jest... Największa rzecz, która uważam, że jak zaczynaliśmy przygodę ze startupami, z biznesem, to nas najbardziej zatrzymywała i straciliśmy przez to mnóstwo czasu. I to jest zadanie sobie prostego pytania, którego mam wrażenie, że nikt sobie nigdy nie zadaje. Kto sprzedaje cokolwiek, robi cokolwiek. I to jest pytanie, czy ktoś to kupi? Na przykład, jak już postanowiłem zrobić startup, coś mi idzie dobrze i teraz robię pitch deck, to i my, i nasi koledzy piszą pitch deck w taki sposób, że o, patrzcie, zrobiłem fajną firmę, to jestem ja, tak się nazywam, to jest moje zdjęcie, proszę, zapłaćcie mi. A nikt sobie nie zadaje pytania, czy ktoś to kupi ode mnie? Czy ktoś mi faktycznie chce zapłacić? I nauczyłem się, robiąc cokolwiek, jakikolwiek produkt, uruchamiając albo rozmawiając z kimś na temat czegoś, co ja mu sprzedaję, nauczyłem się zastanawiać, nad tym, czy ja mówię teraz o fajnej rzeczy, albo czy ja teraz jestem pierwszego dnia w szkole i się przedstawiam wszystkim i mówię, kim jestem, jakie są moje zainteresowania, czy chcę temu człowiekowi coś zaoferować. Jeżeli chcę mu coś zaoferować, to zastanawiam się, w jaki sposób to mam zrobić. To naprawdę nie jest trudne. Jakbym wiedział, że muszę tak robić, a nie i tak w taki sposób pisać, a nie po prostu napisać sobie coś, co wiem i liczyć, że wyjdzie dobrze, to naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu, bardzo dużo doświadczenia bym zyskał. I myślę, że my wszyscy. Tak, dokładnie. Ja też właśnie mam taką radę, bo wiele osób bardzo często, powiedzmy, w naszym wieku jest w stanie zbudować jakiś produkt, ale nie za bardzo jest w stanie go sprzedać ani ruszyć z nim dalej. Jedno pytanie. Czy ty chcesz w to zainwestować? Bo jeśli mamy pitch deck, wysyłamy do inwestorów, czy tam nawet poumawiamy jakieś spotkania, wszystko okej, tylko po co ci są inwestorzy? Czy to jest tak duża inwestycja, że nie jesteś w stanie pokryć ich z własnych pieniędzy? Czy nie chcesz tego zrobić? I to jest jakby podstawowa różnica, bo takie rzeczy jak na przykład marketing w Google, to oczywiście można mieć budżet 5000 zł dziennie, ale można też mieć budżet na przykład 30 zł dziennie. Więc pytanie... Czy to jest faktycznie coś, w co sam byś zainwestował i czy chcesz to, i czy to jest, czy to ma po prostu jakikolwiek sens? Oprócz tego, no to też takie rzeczy jak, wiecie, poszerzajcie swoją sieć, jeśli tego słuchacie, jesteście w momencie, że nie za bardzo wiecie, co dalej z tym biznesem, nic nie rusza, to po prostu pójdźcie na jakieś spotkania networkingowe, poznajcie trochę ludzi i
zacznie się nagle wszystko ruszać samo tak naprawdę, bo ludzie będą czegoś od was potrzebować, wy możecie im coś doradzić, pomóc i to jest bardzo, bardzo prosta droga, żeby dużo osiągnąć. Kuba, ty masz coś od siebie? Tak, i to jest taki temat, okej, okay, bo w momencie, kiedy, bo to, co wy mówicie, czyli zdobycie tego pierwszego inwestora, to jest jedna kwestia, ale też takie, że samo zdobycie oferty nie oznacza sukcesu, ponieważ bardzo często z tego, co my zauważyliśmy, z tego, co nasi znajomi, tudzież współpracownicy zauważyli, to jest to, że zwykle jak ci się coś udaje i masz już ten pierwszy sukces, to pierwsza oferta inwestycyjna jest szarlatanerią, tak bym to opisał. Gdzie wiesz, gdzie w momencie, kiedy na przykład my w tym momencie na ogół mamy oferty inwestycyjne, aczkolwiek ich nie bierzemy, bo wiemy, że za pół roku ta firma będzie warta ileś tam 10%, być może więcej, więc jakby jeżeli nie musisz brać inwestycji, a my nie musimy, bo jesteśmy całkowicie jakby self-sufficient, rozwijamy się ze swoich pieniędzy i tak dalej, wszystko, wiesz, maszyna się coraz bardziej napędza, to nie bierz tej inwestycji, bo nie ma po co, no bo co, kupisz sobie, nie wiem, zegarek, no bez sensu zbrać, wiesz, no to jest coś takiego. A też bardzo jakby, wiesz, jak sobie liczysz, no to te procenty, tej udziały te twojej firmy, no wzrastają i w pewnym momencie się zorientujesz, że oddałeś 10% firmy za 100 tysięcy, a teraz te 10%, wiesz, nie musiałeś tego robić, a teraz to 10% jest warte milion na przykład, no i trochę głupio. Więc tak, to jest... zwykle pierwszy parę ofert jest nawet niepoważny, bym powiedział. Tak, generalnie Kuba nawiązuje do tego, że bardzo wcześnie w naszej działalności, jeszcze zanim założyliśmy spółkę, myśleliśmy, że potrzebujemy inwestora. I generalnie myśleliśmy, że to jest coś, co pozwoli nam się rozwijać, bez tego nie ma opcji w ogóle i najlepiej, żeby to był ktoś, kto ogarnie marketing i kontakty i wszystko zrobił za nas. No generalnie tak to nie wygląda. Dostaliśmy wtedy ofertę, która była bardzo, bardzo niepoważna. To znaczy to były duże pieniądze jak na tamten czas, bo myślę, że mogę to powiedzieć publicznie. Jaka też to była bez kwota? Bez... że duże pieniądze, no tak jakby come on. No jak na wtedy, okej. Okay. Jak na wtedy to były bardzo duże pieniądze, to było 100 tysięcy złotych inwestycji. Nie powiem za jaki procent, bo było to obrażające, jak dużo procent chciał nasz inwestor w tamtym czasie. Ale odmówiliśmy tej propozycji i z perspektywy czasu była to świetna decyzja, bo oddalibyśmy bardzo dużo firmy za wcale nie tak dużo pieniędzy i tak naprawdę 3 czy 4 miesiące więcej dostawaliśmy już znacznie większe wyceny. A jakie macie, jeżeli możecie zdradzić, mniej więcej poziom przychodu teraz w firmie? To może do końca roku, jeżeli utrzymamy takie tempo, to myślę, że mówimy o całym pierwszym roku, bo zaczęliśmy, no przyjmujemy, że w styczniu zaczęliśmy, bo wtedy jeszcze nie było to sformalizowane, jednakże prowadziliśmy tak, tą działalność. Tak, jednak zaczęliśmy jakieś tam działania. No myślę, że do końca tego roku chcielibyśmy osiągnąć łącznie przychodu z 500 tysięcy. To jest mój cel, który staram się realizować jako CEO, że jednak wydaje mi się, że to jest trochę mój obowiązek, żeby doprowadzić do tego. Więc to jest taki cel, który myślę, że jest bardzo realny w tym momencie. Nie wiem, czy będziemy musieli go trochę z tą prędkością jak najbardziej. Jeszcze. Tak, z tą prędkością to jest jak najbardziej tak by... Coś by się strasznego musiało wydarzyć, żeby tak nie było. W pierwszym roku działalności, tak? Tak. Mając 18 lat. No to tak. wydaje mi się to całkiem ciekawostka, dobre tempo. Mamy zerowe koszty. Jedyne koszty, jakie mamy, to jest księgowość, biuro wirtualne i pracownik. My nie pobieramy wynagrodzenia. Właśnie, to jest bardzo ważna kwestia i myślałem o tym, żeby to powiedzieć, więc powiem to teraz, bo nie będzie już później może okazji. Już nigdy nie weźmiemy do żadnego podcastu, to jest ostatni raz. Generalnie chciałem to powiedzieć publicznie, że ani ja, ani Kuba, ani Antoni nigdy nie wypłaciliśmy z tej firmy ani złotówki. Pracujemy tutaj pro bono wszyscy dla idei i dlatego, że chcemy robić po prostu świetne rzeczy. I dlatego staramy się tą wizję szerzyć i zachęcać do tego ludzi, którzy z nami pracują. Na przykład, to jest jeszcze jedna rzecz. Przepraszam bardzo, że się tak rozciąga ta moja wypowiedź, ale anegdotycznie
miałem pierwsze spotkanie jeden na jeden z naszym pracownikiem, bo przeczytałem w książce poradnik menadżera, co trzeba robić. Trzeba robić spotkanie jeden na jeden. No to robimy spotkanie. Rozmawiam sobie z Mateuszem, no i tak po prostu pytam, jak tam mu się podoba w firmie, czy wszystko jest fajnie, czy ma jakieś zastrzeżenia i tak dalej. No i później zeszliśmy na takie luźniejsze tematy, gdzie mu opowiedziałem o tym, co robiliśmy, zanim zaczęliśmy z nim współpracować i tak dalej. No i on powiedział mi w pewnym momencie, i mówię to, bo to było coś, co uważam za ogromny komplement, myślę, że największy, jaki dostałem w tym świecie biznesowym. Powiedział, że on widzi tą naszą energię, czuje tą naszą motywację i pracowałby dla nas za darmo, gdybyśmy mu nie płacili. I to było coś, co oczywiście płacimy mu, nie, to nie zatrudniamy żadnego niewolnika, oprócz samych siebie, ale to było coś, co tak bardzo się... bardzo wybrzmiało i poczułem, że może idziemy w dobrym kierunku, skoro ludzie tak naprawdę w naszym wieku też to czują i chcą podążać razem z nami tą drogą. Znaczy nie no, mieliśmy, zresztą do nas pisali często ludzie z Indii, jacyś tacy już, no nie seniorzy, ale tacy midzi, co nie, że mówiliby, że w sumie mogliby do nas, powiedzmy, 2 godziny dziennie za darmo pracować albo za jakąś tam, wiesz, stawkę, chodzi o to, żeby się rozwijać, co jest, no, rzadko chyba spotykane. Tak, tak. No widzicie, to takie, taka nauka na przyszłość, że po prostu dobry lider jest w stanie przyciągnąć naprawdę wspaniałych ludzi, którzy będą chcieli po prostu pracować dla niego po to, żeby się uczyć. Myślę, że faktycznie no to bardzo, bardzo dobre słowa od takiej pierwszej osoby, która z wami współpracuje. Ale ja też czuję tą waszą energię i waszą pasję i zaangażowanie. Już na tym etapie i myślę, że naprawdę świetlana przyszłość przed wami, więc myślę, że się jeszcze spotkamy na naszej drodze, szczególnie, że też działamy gdzieś tam na styku tego wszystkiego. No i też brawo też za proaktywność, gdybyście się po prostu, gdyby Karol się do mnie nie odezwał, no to tego podcastu by nie było, tak? No, tak. Bo po prostu nie jesteście jakąś firmą jeszcze znaną, która jest gdzieś tam na radarze moim, którą bym chciał po prostu zaprosić, bo ją znam, bo gdzieś tam ktoś mi o niej opowiadał, tak, no bo dopiero zaczynacie, więc też to fajna opcja. Mam nadzieję, że też tutaj słuchacze docenią i coś z tego będziecie mieli, jakiś fajny kontakt, jakieś fajne zlecenie, bo na pewno słuchają bardzo różne ciekawe osoby podcastu. Powiedzcie, co byście polecili, jakie książki, podcasty, tu o jednym podcaście rozmawialiśmy, czy książki, podcasty, materiały, coś, co wam utkwiło gdzieś w pamięci. Mieliśmy tą książkę Jima Collinsa, tak, od dobrego do wielkiego, Good to Great. Mieliśmy podcast Lexa Friedmana, co jeszcze, nie musi być stricte biznesowe, coś, co wam dużo dało. Jest taki jest taki podcast, niezbyt popularny, ale fajny prowadzący tam jest, Startup My Way, można słuchać i można się dowiedzieć wielu rzeczy. A oprócz tego to z książek na pewno Lean Startup, to jest podstaw, jeśli chodzi o startupowanie i zrozumienie, o czym to do końca jest. Oprócz tego to Happy Sexy Millionaire. To nie jest jakaś bardzo znana książka, ale ja czytałem i bardzo, bardzo polecam, dlatego że to pozwala ci trochę zachować balans w życiu i zrozumieć, że może nie wszystkie rzeczy są tak ważne, jak ci się wydaje i żeby... To jest, myślę, że ważne dla jednak psychiki, bo czasami wiadomo, jak to jest, może być stresujące i to pozwala ci się trochę ogarnąć. Czytałem panowie. Akurat. I jak ci się podobało? Podobało mi się. Znaczy w sumie słuchałem, bo większość jednak audio leci, bo łatwiej słuchać po prostu się przemieszczając, robiąc różne dodatkowe rzeczy. No, znaczy ale ja mogę powiedzieć... Bardzo fajna pozycja. Ja jeżeli chodzi o takie, może nie biznesowe, ale takie samorozwojowe, no to książkę, którą w ogóle jakby Karola pożyczyłem i jeszcze nie zwróciłem, to są Atomowe Nawyki. Bardzo polecam, pomimo tego, że przeczytałem, więc to kiedyś trzeba oddać. Super książka, jeżeli chodzi o takie usystematyzowanie siebie pod wieloma względami, zarówno w mikro, jak i makroskali. A jeżeli chodzi o takie niebiznesowe, to ostatnio czytałem książkę pana Witolda Jurasza o nazwie Demony Rosji. To jest dyplomata, który pracował w Moskwie i tak by to są jego takie anegdotyczne, co by nie było, wspomnienia, które
wiadomo, temat jest na czasie i tak dalej, przez całą tą sytuację. Niemniej bardzo polecam, tak by da się przeczytać w jeden wieczór, jakby, i bardzo wciąga, i miło spędzić, znaczy miło, w ciekawy sposób spędzić czas. Okej, Antoni? Ja sobie przejrzałem swoją biblioteczkę. Dokumentacja i... Ethereum. Kubuś Puchatek. I z biznesowych książek wydaje mi się, że jedna jeszcze nie została wymieniona i ona to nie jest książka do przeczytania. Taka, że ją otwieram i czytam. Nazywa się Podręcznik Startupu i bardziej zaraz zobacz jaki autor. Steve Blank. Bardziej określiłbym ją jako taki, jako taka kolekcja checklist albo kolekcja rad, która jest taka wymieniona od podpunktów. Ma dość dużo stron i te przeprowadza właścicieli startupu przez wszystkie kolejne fazy rozwoju. I opisuje, że żeby startup wyskalować, to najlepiej już mieć gotowe takie rzeczy, mieć pomiary takich rzeczy, mieć przygotowane takie dokumenty, rozmawiać z takimi osobami. Jeżeli chcemy znaleźć inwestora, to trzeba mieć przygotowane takie dokumenty, to mu przekazać. Żeby ogarnąć pracowników albo żeby zatrudnić kogoś, to trzeba mieć przygotowane to, to i to i to. I pozwala, wydaje mi się, że trochę tak jak taki podręcznik do diagnostyki medycznej, że otwieram sobie na konkretnej stronie, widzę chorobę i mam checklistę rzeczy, które muszę sprawdzić. I tak samo tutaj mam checklistę rzeczy, które muszę spełnić, albo zapisać, albo zrozumieć, żeby mój biznes przeszedł na kolejny poziom. Dzięki. Również pozycja znana w świecie startupowym. Postaram się dodać w te wszystkie wasze polecajki do notatek, więc jak słuchacie, to kliknijcie sobie gdzieś tutaj poniżej. Pewnie znajdziecie te wszystkie linki. Słuchajcie, gdzie można was znaleźć w sieci? Już tak na zakończenie, jak się z wami skontaktować? Czy biznesowo, czy networkingowo, gdzie najlepiej uderzać? Jeśli na pewno chcesz, żeby doszła do nas wiadomość, to napisz na stronie. Tam jest formularz albo e-mail kontakt@parlordev. Możesz tam napisać i na pewno odpowiemy. A personalnie, no to ja mam Twittera, Karol Podłoga Proxa, i na Instagramie zresztą tak samo. Tam też odpisuję, czasami na Twittera coś wrzucam. Kuba, ty masz Instagrama chyba tylko, nie? Nie używasz Twittera? Mam Twittera, powiedzmy. To, aczkolwiek myślę, że mamy też profile na LinkedInie i na Twitterze, więc jak je znajdziecie, to już nas znajdziecie bezproblemowo. I to też jest wszystko ze strony internetowej naszej bezproblemowo dostępne, więc... Strona parlordev. Tak? Parlordev. Podlinkujemy. Jasne, też nie, super. Trzeba jednak dobrze zapisać to, bo to też nie jest takie proste. To prawda. Proste słowo. Panowie, dziękuję serdecznie za naszą rozmowę. Myślę, że było bardzo, bardzo ciekawie i na pewno ten odcinek będzie dużą inspiracją dla wielu, wielu osób, które zaczynają, bo faktycznie pokazujecie, że się da, po prostu można się skrzyknąć i ruszyć z tematem. I że warto patrzeć na te innowacje i nowe technologie, bo naprawdę można zdobyć przewagę dzięki temu po prostu, że wchodzimy w coś nowego, tak? Mhm. Tak, ja uważam, że nigdy w życiu byśmy nie zrobili takich wyników, gdybyśmy byli zwykłym software house'em, a nie blockchainowym. Tak by to zupełnie inna gra by była. Tak, dlatego trzeba szukać tych innowacji, patrzeć, co się dzieje i faktycznie uczyć się i naprawdę jest tyle możliwości, jeszcze nawet nie doszliśmy do kwestii tego naszego nowego buzzwordu, czyli metaversu, co tam trzeba zrobić. Temat również jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Właśnie ja teraz czytam taką książkę, The Metaverse się nazywa i naprawdę mind-blowing, tak? To co się dzieje, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, co się będzie działo w kolejnych latach. Także jeszcze raz Kuba, Antoni, Karol, dziękuję serdecznie za rozmowę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki, do usłyszenia. Cześć. Dzięki, cześć. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie lub obejrzenie, jeżeli oglądasz wersję wideo. No i przypominam,
6 września 2022, publiczna grupa Board Founders Club na Facebooku, tam odbędzie się live, na którym będą największe ogłoszenia w tym roku. Poprzedni taki live odbył się właśnie w kwietniu, gdzie można było dołączyć jako founding member do projektu BFC i osoby, które dołączyły, no wydaje mi się, że są bardzo zadowolone teraz. Niektóre z nich, które otrzymały już swoje NFT i zdecydowały się opuścić klub, też nie wyszły na tym źle, nawet bym powiedział, że wyszły na tym bardzo, bardzo dobrze, więc pamiętajcie, że warto trzymać rękę na pulsie i 6-9 będę ogłaszał no niesamowicie ważne rzeczy, które być może będą najlepszą ofertą, najlepszą okazją do zgarnięcia, którą kiedykolwiek przedstawiałem w całym moim biznesowym życiu, więc warto wpaść na tego live'a, bo oczywiście jak zwykle limity będą ograniczone, więc zapraszam, warto przynajmniej posłuchać i zderzyć się z tym światem. Obiecuję, że będzie bardzo, bardzo ciekawie. Będzie dużo ogłoszeń, premier, nowych produktów oraz co najważniejsze, możliwość dołączenia do BFC w fazie VIP. Więc dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym.